Cześć, witam was w ostatnim już kursie jak zrobić uniwersytecki PUF. Ten kurs jest dla do studiu Maxa i Unreal Engine'a 5. Musimy na samym początku coś skorygować. Stworzyliśmy cuba o wymiarach metr na metr na metr, natomiast PUF jest w oryginale o połowę mniejszy, dlatego klikamy prawem na skalowanie i zmniejszamy go o połowę. Przy pomocy litery Z możemy sobie przybliżyć obraz. Na samym końcu musimy, podobnie jak w Maji, usunąć historię, czyli musimy zresetować transformację i skalowanie, aby przypadkiem PUF nie został przeniesiony większy niż jest aktualnie. Czyli resetujemy to wszystko i możemy teraz działać dalej. Zacznijmy od tego, że musimy stworzyć kolizję. Zapamiętajmy nazwę aktualnego cuba, ponieważ jest potrzebny do stworzenia kolizji, a dokładnie do nazwania kolizji w odpowiedni sposób, aby silnik rozumiał, że to nie jest kolejny box, bo z boxa zrobimy kolizję, tylko właśnie kolizja do naszego pufa. Przechodzimy do opcji, to nie jest konieczne, ale znacznie lepiej ogląda się kolizję, jeżeli jest przezroczysta. Więc w opcjach obiektu dajemy see through, aby był przejrzysty. Wtedy łatwiej można zaobserwować wszystko, co ta kolizja pokrywa. Kolizje tworzy się najczęściej z sześcianów, z prostopadłościanów. Nie zmienia się za bardzo liczby kątów, ponieważ takie kolizje są najprostsze i najszybciej działają. Ustawiamy kolizję dokładnie na środku, korzystając z przesuwania i teraz zmieniamy jej nazwę na UCX podkreśnik i nazwa obiektu, którego kolizja dotyczy. A więc w taki sposób. Zaznaczamy oba obiekty, bo chcemy je wyeksportować i tylko je wyeksportować, dlatego zaznaczamy i kolizję i pufę i dajemy export selected. Ustawienia są podobne jak poprzednio i podobnie to wygląda przy importowaniu do Unreal Engine'a. Ja importuję na nowo od początku, czyli przede wszystkim włączam generowanie brakujących kolizji, bo kolizja już jest stworzona. Włączam też stworzenie lightmapy, ponieważ stworzyliśmy drugi kanał UV-ki, który lightmapą będzie. I dajemy import. Teraz widzimy, że mamy model i mamy materiał, ale nie mamy tekstury. Ale to nie jest problem, bo teksturę wystarczy po prostu przeciągnąć i dodać do materiału. Nie zawsze jest importowane, zależy to też od typu materiału. Jeżeli wybralibyśmy standard, a nie physical, prawdopodobnie wszystko byłoby w porządku, ale nie jest to duży problem. Przechodzimy do materiału, mamy tutaj parametry koloru, przeciągamy też teksturę i podmienimy niektóre elementy. Czyli przede wszystkim wyrzucimy kolor, który jest szary lub biały, jakiś odcień szarości też. Wyrzucimy i połączymy teksturę z base colorem, bo właśnie base color to jest tekstura, która reprezentuje obraz, a dokładnie kolory na modelu, czyli kolory naszej tekstury. To jest akurat zdjęcie, ale każdy piksel jest konkretnym kolorem. No i w taki sposób właśnie stworzyliśmy gotowy model. Warto posegregować elementy, czyli stworzyć dodatkowy katalog na tekstury i dodatkowy katalog lub folder, zależy jak kto to nazywa, na materiał. Jeżeli to wtedy przeniesiemy, nie będziemy musieli szukać boxa, pudełka, tutaj pufy, tylko po prostu będzie pufa samodzielnie stojąca, natomiast wszystkie dodatkowe elementy składowe tej pufy będą posegregowane w oddzielnych katalogach, co jest znacznie łatwiejsze. Zapiszmy wszystko, tylko cube został niezapisany, bo przy przenoszeniu niektóre elementy się zapisują automatycznie. Jeżeli wejdziemy do środka, możemy zobaczyć, jak wygląda cube już z gotową teksturą. Wygląda całkiem porządnie. Na samym końcu wyedytujemy jeszcze raz materiał, bo może połysk nie jest właściwy. Można oczywiście dodać tutaj normalkę i specularia, jednak tu proszę, dodam stałą o wartości 0,5, czyli pół, i połączę to tak ze specularem, żeby uzyskać lekki połysk, i z roughnessem, żeby nie uzyskać zwierciadlanego odbicia, tylko delikatny, taki jak właśnie teraz. Widzicie, to są cuby i z Maji, i z 3DS-a i w sumie nie widać wielkiej różnicy między nimi.